dosyć wytrwałości w tej pracy. Jest to naprawdę trudna praca. Jest to trud, który nauczyciele przez cały rok wykonują, żebyście się czuli bezpiecznie, żebyście byli szczęśliwi, żebyście po tych 4 latach nauki czy 3 latach nauki osiągnęli sukces, kończąc szkołę i zdobywając wykształcenie. Mam zaszczyt wam przedstawić 2 nauczycieli, którzy w tym roku wręczę kopertę, ale ta koperta to jest zaproszenie. I ta koperta to jest zaproszenie od pana prezydenta miasta Bytomia na wręczenie nagrody prezydenta miasta Bytomia. Zapraszam panią Renatę Kerycz. I pani Renata Kerycz dostaje ode mnie ananasa. Kolejną osobą, która zostanie wyróżniona w tym roku nagrodą prezydenta miasta Bytomia, jest pan Krzysztof Grol. Bardzo serdecznie zapraszam tutaj panią wicedyrektor Beatę Chmańczyk. Zapraszam panią kierownik Katarzynę Drabik. Zapraszam do siebie panią Iwonę Rożek. Dbając o prawidłową i piękną polszczyznę, zaznajomiają nas z pięknem naszej okolicy i naszego kraju. Poznajemy podwaliny naszej kultury i historii. Z okazji dzisiejszego święta dziękujemy wam za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serca i pomocne dłonie. Dzień dobry, dzieci. Filipku, powiedz, jakie zdanie w trybie oznajmującym. Koń ciągnie wóz. Dobrze, a teraz powiedz to samo w trybie rozkazującym. Wio. Siadaj, jedynka. Nauczycielu, czy ci nie żal? Nauczycielu, nie stawiaj pałk. Dobrze, dam ci ostatnią szansę. Słuchaj uważnie. Thank you.
wszelkich norm unijnych. Ściągarski. Bez pomocy naukowych do matematyki nie ma szkoły. Posłuchajcie, co nasz poziom napisał. Choroby są rozpowszechniane przez prasę, radio i telewizję, a układ oddechowy służy do wydalania chorób z organizmu. Ściągarski. Za to dzieło ja najlepiej. Wydaliłabym Ciebie z klasy.